dobra, no to jesteśmy live. Witam cię serdecznie, Martyna. Dawno się nie widziałyśmy, nie słyszałyśmy. Jak ci tam w tym szczyrku, powiedz, jak się czujesz po powrocie, jak ten twój bark się miewa i w ogóle co tam u was słychać, bo słyszałam, że trenujecie dosyć intensywnie. O, chyba nam wiesz gdzieś co, Martyna sorki, znika. Ale nic nie słyszę. Teraz nic słyszysz? Nie słyszę, bo strasznie mi przerywa. Halo, halo. Chyba mamy problemy techniczne chwilowe. Jesteś? Okej, może teraz? Dobra. Jesteś, słychać? Wszystko w porządku? Halo. Halo, halo. Może się jeszcze rozłączymy i połączymy na nowo. Może to będzie rozwiązanie. Halo, halo. Czekaj sekundkę. Jak widać, Martyna ma problemy, ale tutaj widzę, że komuś się nie podoba, że nie interesuje nas reprezentacja, bo są igrzyska, ale tu właśnie ciekawostka dla tych, którzy igrzyskami troszeczkę się interesują, bo o tym też chcę na chwilę porozmawiać, także no, zostańcie. Wiem, że zaraz po nas o 21:00, zdaje się, z minutami będzie spotkanie z Marcinem Lepą i jego gośćmi, także na to na pewno wszyscy czekają. Ale zobaczmy, czy uda się nam jeszcze chwilę porozmawiać z Martyną. Jesteś? Słychać nas? Wiesz co, halo, halo. Strasznie mi przerywa. Postaram się cokolwiek posklejać te przerywane słowa w zdania. Dobra. Dobra, to powiedz, jak się czuje twój bark i jak ci tam w tym szczyrku? Jak mi tam w tym szczyrku? No, standardowo jak to w szczyrku. Jesteśmy już któryś raz na zgrupowaniu tutaj, także nic za dużo się dla nas nie zmienia, ale myślę, że każda z nas lubi tutaj wracać do tego ośrodka i tutaj trenować. Na pewno mamy bardzo dobre warunki do tego. Także no, bardzo przyjemne miejsce. No właśnie, słyszałam, że trener Nowrocki nie odpuszcza i macie nawet 3 sesje treningowe dziennie. Czy to prawda? Wiesz co, no bardzo bym chciała, ale kurczę, no nie pozwala nam tutaj to. Spróbujemy jeszcze raz, tak. No nie ma lekko, nikt nie mówił, że będzie lekko. A miało być tak pięknie, no. Pewnie Martyna się z nami połączy za chwilę raz jeszcze. Jeżeli są z nami ci, którzy śledzą żeńskie Igrzyska Olimpijskie, tutaj no, myślę, sporo niespodzianek, ciekawe spotkania. Myślę, że trochę jeszcze wcześniej na to, żeby rozmawiać o tym, kto które miejsce w grupie zajmuje, ale myślę, że może po tej jutrzejszej sesji będzie okazja. Czy teraz się dobrze słyszymy? Teraz jest chyba okej. Okay. Jest... No przepraszam, ale my mamy w szczyrku burzę, także może to dlatego. A, to na pewno dlatego. Dobra, to od razu szybko, żeby może jakoś skorzystać z tego dobrego łącza. Mhm. Powiedz, jak ten twój bark? I słyszałam, że sporo trenujecie, bo podobno trener Nawrocki wam aplikuje aż 3 sesje treningowe dziennie. Czy to prawda? To znaczy pierwsze 2 tygodnie tak trenowałyśmy, rozbijając te jakby dni na 3 treningi. No, zazwyczaj byliśmy przyzwyczajone do 2, natomiast zazwyczaj, tak jak powiedziałam, były 2, natomiast w dużo dłuższym wymiarze, także spokojnie, bo te 3 treningi, które miałyśmy, były odpowiednio skracane i tak naprawdę czasowo trenowałyśmy tyle, jak gdybyśmy miały 2 te treningi, ale było to o tyle, uważam, fajne, bo udawało się i wykonać na tych treningach technikę indywidualną, to, żeby jeszcze wejść, poczuć piłkę i zrobić te parę powtórzeń więcej. I też udawało się zrobić tą taktykę, grę 6x6. Także myślę, że bardzo fajne rozwiązanie, bo szczególnie na początku zgrupowania, gdzie tak jak mówię, no, trener z jednej strony chciał już ustalać taktykę i grę 6x6, ale my też potrzebowałyśmy tych dodatkowych odbić. No, dziewczyny miały 2-tygodniową przerwę, odbijane trochę dłuższą.
Dlatego uważam, że bardzo fajnie to wyszło. Natomiast trafimy do systemu takiego standardowego dwóch treningów dziennie. Powiedz, jak się czuje twój bark, bo to jest to, co kibiców chyba interesuje najbardziej w kontekście Mistrzostw Europy. No nie ukrywam, że ta praca cały czas trwa i tutaj staramy się, żebym była w jak najlepszej dyspozycji na Mistrzostwa Europy. No niestety, sama dobrze też wiesz, że kontuzje bardzo łatwo często przychodzą, a dużo ciężej je zwalczyć i dużo dłuższy jest powrót, niż by się chciało. Także no... Nie mogę powiedzieć, że jestem w 100% dyspozycyjna, ale myślę, że dokładamy tu wszelkich sił, żebym była po prostu gotowa na te Mistrzostwa Europy. Jakbyś mogła tu jeszcze uchylić rąbka tajemnicy mnie i kibicom, ile was jest w tej chwili w Szczyrku, jak ewentualnie czuje się Malwina, czy ona już wznowiła treningi, czy jeszcze leczy liże rany z tym związane z kolanem? To znaczy bodajże w tym momencie jest nas 15, 16 osób, szczerze mówiąc nie wiem do końca, bo ostatnio właśnie też Martyna Czernańska dojechała i z Mistrzostw Świata Juniorek, także no ta grupa dosyć się zmienia. No nie wiem, czy się tutaj czuję odpowiedzialna i mam takie prawo wypowiadania się na temat zdrowia Malwiny, natomiast no Malwina trenuje z nami i myślę, że ją trzeba zapytać o więcej szczegółów, natomiast na pewno bierze udział w treningach i wszystkie razem jesteśmy na tych treningach. Dobra, to przesuniemy się powoli do tego, co teraz chyba kibiców interesuje najbardziej, czyli Igrzyska Olimpijskie. Czy macie okazję obejrzeć, no panów na pewno oglądacie, ale czy macie okazję też zajrzeć do tych meczów pań, bo tam też sporo ciekawego się dzieje? Ja nie będę ukrywać, do tej pory nie widziałam żadnego, ze względu po prostu na pory, jakie są tych meczów i w ogóle wszystkich dyscyplin, występów. No bo zazwyczaj jest to rana, kiedy my praktycznie zawsze mamy jednostkę treningową, także raptem udało nam się obejrzeć półtorej meczu z panów i przeplataliśmy to jakimiś innymi dyscyplinami. Zdarzyła się też koszykówka 3x3 panów, także no trochę okrojone są dla nas te igrzyska. No właśnie, powiedz, czy ty masz tam swoich faworytów po Lidze Narodów, czy widzisz tam kogoś, kto jest twoim zdaniem takim murowanym faworytem? No bo pewnie też miałaś, nie byłaś w Rimini, ale zapewne gdzieś tam podglądałaś. To znaczy, no na pewno Stany są bardzo mocne, zresztą zwycięzczynie tegorocznego WNL-u. No bardzo solidny zespół, bardzo mocno chyba też sfokusowany właśnie, jeżeli chodzi o te igrzyska. Dziewczyny widać, że są bardzo mocno nastawione na to granie na igrzyskach, na wygrywanie, także jeżeli patrząc na całokształt, to myślę, że to jest najbardziej stabilny. Najlepiej też, jeśli chodzi o poszczególne pozycje, zabezpieczony ten zespół, także na pewno mają skład taki, gdzie ciężko doszukać się jakiegoś tam minusu i na pewno wszyscy statystycy mają zagwozdki, jak najlepiej tutaj rozpracować ten zespół, bo tak jak powiedziałam, no każda pozycja jest bardzo mocno obsadzona i nawet dziewczyny, które wchodzą z ławki, dają naprawdę wielką jakość, dlatego patrząc jakby na ogół całego zespołu, no myślę, że to jest najsilniejsza reprezentacja, której wcale nie odstaje Brazylia. Dziewczyny, które biły się właśnie w finale WNL-u. No myślę, że tutaj Brazylijki też mocno skoncentrowane na tej grze o medale na igrzyskach. Bardzo charakterny zespół taki, no, który lubi grać bardzo żywiołowo, bardzo tak oddając serducho. Także na pewno za każdym razem jest to fajne widowisko w ich przedstawieniu. No i też te reprezentacje, które nie przyjechały pełnym składem na WNL, które nie do końca wszystkie zawodniczki mogłyśmy obejrzeć, a które teraz są już w Tokio. Także chociażby Serbia, chociażby Włoszki, uważam, że
że Włoszki są równie mocnym przeciwnikiem i osobiście uważam, że gdzieś tam pretendentkami do medalu, na pewno do czwórki. No ja akurat muszę przyznać, że na razie trochę jeszcze rozczarowana grą tych dwóch zespołów w kontekście tego, że z reguły jest to tylko one man show, czyli Paula Egonu i Diana Boszkowicz, ale myślę, że to jeszcze się zmieni w trakcie tych igrzysk, ale tak szybko też przejdę troszeczkę do tego, do tej twojej nieobecności na VNL-u. Powiedz, przykro było tak trochę oglądać te mecze z domu, czy że tak powiem skupiłaś się tylko i wyłącznie na powrocie do zdrowia i no i gdzieś tam w sercu kibicowałaś, ale bardziej trenowałaś. Nie, oczywiście, oczywiście, że było mi przykro i ja jestem akurat takim typem człowieka, gdzie bardzo mocno emocjonalnie przeżywa takie sytuacje i każdy mecz się oglądałam, raptem jeden mecz mi umknął ze względu właśnie na porę mojej rehabilitacji, jeden bądź dwa. Natomiast każdy mecz bardzo, bardzo przeżywałam, emocjonowałam się i też starałam się jakby w kontekście przyszłej mojej obecnej obecności na reprezentacji gdzieś tam analizować. No i tak jak powiedziałam, no jestem tego typu człowiekiem, który się przejmuje i gdzieś tam przeżywa mocno takie sytuacje. Powiedz, czy w międzyczasie widziałam, że znalazłaś jednak czas na wczasy w Marianie, czy to prawda? I gdzie ewentualnie się wybrałaś? Tak, dostałam pozwolenie od mojej pani rehabilitantki doktora na 10 dni urlopu, natomiast który też opiewał taki urlop, powiedzmy, że mogłam zmienić miejsce pobytu, natomiast miałam swoje godzinne ćwiczenia, także można powiedzieć, że praktycznie urlopu nie było, natomiast na pewno można było te ćwiczenia, tą rehabilitację zrobić w pięknych okolicznościach, bo udało nam się właśnie naszym kamperkiem wyruszyć w taką troszkę objazdową podróż przez właśnie Czechy, Austrię, Słowenię i przez Włochy. Także zwiedziliśmy kawałeczek Europy i przy tym, tak jak powiedziałam, ja dalej kontynuowałam swoją rehabilitację, a dodatkowo mieliśmy też troszkę relaksu i takiego no też odpoczynku, bo nie ukrywam, że też trochę potrzebowałam trochę odetchnąć. Jasne, zapytam teraz troszkę jeszcze o tę naszą reprezentację. Jakie teraz są plany na te mecze ze Słowacją i z Niemcami? Jest szansa, że zobaczymy Ciebie tam na boisku w większym wymiarze czasu, czy jeszcze chwilę musimy się wstrzymać? No ja na pewno będę się starała, żeby być na tych meczach, nie wiem, może źle to zabrzmiało, ale no gdzieś tam staram się każdego dnia robić krok do przodu, krok właśnie do tej dłuższej mojej gry, gdzieś też trener dla mnie wymyśla alternatywy, żeby trzymać mnie właśnie w tym graniu, także w zależności jakie będą decyzje trenera, to myślę, że każdy z nas będzie miał tam swój udział w tych meczach kontrolnych. Jutro zaczyna się też ta seria letniego Grand Prix, Prix Zero na plaży w Gdańsku. Żałujesz trochę, że nie masz okazji pograć na piasku 4x4? No szczerze mówiąc, dawno nie doświadczyłam gry na plaży, a już na pewno w takim zestawieniu, gdzie jest to 4x4. No z tego, co dziewczyny przynajmniej w tamtym sezonie opowiadały, na pewno bardzo fajny turniej, dobrze zorganizowany, dziewczyny dobrze się bawiły, także na pewno fajne kolejne doświadczenie i miło by było wziąć udział. Natomiast no mam tutaj swoje cele i swoje priorytety, także nie rozpatruję tego w kontekście, czy fajnie by było tam pojechać, czy nie. No to skoro wspomniałaś o tych celach, to ja zapytam, jakie są te cele właśnie na te najbliższe tygodnie, miesiące, na ten najbliższy turniej Mistrzostw Europy, bo to jest to, co kibiców chyba interesuje najbardziej. To znaczy od pierwszego dnia, kiedy tutaj przyjechaliśmy na tą drugą część zgrupowania, zostało tak otwarcie powiedziane, że wszystko to, co było za nami, zamykamy i rozpoczynamy nowy, mocny etap w kontekście Mistrzostw Europy i każda z nas się skupia tylko na tym. Dla nas to jest impreza docelowa.
Dlatego wiem, że musimy się bardzo dobrze przygotować do tego turnieju. No myślę, że tutaj jak do tej pory no, treningi są na bardzo fajnym poziomie i zostawiamy kawał serducha, żeby jak najlepiej się przygotować. Myślę, że dobrze, że teraz gramy, już zaczynamy grać te mecze kontrolne, bo też trochę potrzebujemy, przynajmniej ja ze swojej perspektywy, też takiego wejścia w mecz, grania i takiej atmosfery meczowej. A na pewno w kontekście Mistrzostw Europy to zaprocentuje to granie. A tam myślę, że no cel jest jasny. Będziemy skupiać się na najbliższych meczach, natomiast jeżeli chodzi o to granie w grupie, to na pewno wyjście z grupy z pierwszego miejsca będzie naszym celem i myślę, że jest to do zrealizowania. I będąc w dobrej formie, a myślę, że taka jest już przed nami, bo całe te przygotowania właśnie cały czas widać gdzieś tą tendencję wzwyżkową, jeśli chodzi o formę, to jak tylko będziemy mocno sfokusowane na tym celu, którym jest wyjście z pierwszego miejsca, to jesteśmy w stanie to zrealizować. Zapytam jeszcze o Twoje plany klubowe na ten sezon. Powiedz, zmieniasz miejsce zamieszkania, wracasz do Łodzi, ale już nie do Grota Budowlanych. Myślisz, że to będzie miało dla Ciebie, dla kibiców duże znaczenie? Nie wiem jak dla kibiców, bo nie wiem co tam się u nich tli. Natomiast czy dla mnie będzie miało znaczenie? Na pewno ja zawsze sentymentalnie wracam do Łodzi w ogóle jako do miasta, bo tam gdzieś zaczynałam i poznawałam też to miasto i przez 5 lat tam żyłam, także dla mnie to jest no, jakieś takie sentymentalne miejsce. Natomiast no, jednak te 3 lata w Chemiku też gdzieś pozwoliły mi zamknąć pewnego rodzaju etap, który miałam w Łodzi, w Budowlanych i uważam, że to były bardzo dobrze spędzone 5 lat. Później były 3 lata w Chemiku, które też będę pamiętała bardzo dobrze. A teraz zaczynam nową przygodę z ŁKS-em i szczerze mówiąc bardzo się cieszę na to. Nie mogę się doczekać, jak też przyjadę do klubu, do dziewczyn. No, mam wrażenie, że bardzo fajny zespół stworzymy i już teraz gdzieś widzę, że będziemy nadawać na tych samych falach, także bardzo się cieszę na ten sezon. A myślisz, że koleżanki mają szansę wygrać te letnie Grand Prix na plaży 4x4? Halo, halo? Czyżby nam się Martyna zerwała z połączenia? Halo, halo? Halo, halo? Słychać nas, czy nie? Halo, halo? Halo, halo? O, teraz słychać. Chciałam zapytać, czy myślisz, że twoje koleżanki z ŁKS-u mają szansę wygrać to letnie Grand Prix na piasku? Halo, halo. No to chyba burza nam już tutaj nie pozwoli kontynuować tej rozmowy z Martyną. Poczekamy jeszcze chwilę, jak nie, to ja tutaj może troszeczkę jeszcze o tych igrzyskach, bo to jest... A, nie mam Martyny. No to nic, no to w takim razie... A, wraca. Może jeszcze będzie szansa. Halo, halo, jesteś z powrotem? Halo, halo? Jestem, mam nadzieję. Okej, ja już tak ostatnie pytanie tak naprawdę. Chciałam zapytać, czy myślisz, że twoje koleżanki z ŁKS-u mają szansę wygrać te letnie Grand Prix Pre-Zero na plaży? No i czym kibicujesz? Czy znasz tam założenia, przygotowania? No oczywiście, że bardzo mocno im kibicuję. Myślę, że oczywiście, że mają szansę i mam nadzieję, że przede wszystkim będą się bardzo dobrze bawić na tym turnieju. Skład jest co prawda okrojony, natomiast wierzę, że dziewczyny, mimo tego, że dopiero niedawno zaczęły, to poradzą sobie w tym turnieju i może sięgną nawet po pierwsze miejsce, tego im z całego serca życzę. Na pewno będę starała się oglądać i trzymam mocno za nich kciuki.
No to my trzymamy też kciuki za ciebie i za reprezentację i za szybki powrót do zdrowia wszystkich dziewcząt, żebyście były gotowe do gry już niebawem. Także dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Ja tu jeszcze chwilę o igrzyskach, ale to już z Martyną możemy się rozłączyć. Do zobaczenia, Martyna. Dobra, no to Martyny już nie ma, ale jestem ja. Jeszcze na chwilę właśnie tutaj patrząc na te spotkania w igrzyskach w Tokio, które się już odbyły, to powiem szczerze, myślałam, że mam swojego solidnego kandydata do złotego medalu i były to Amerykanki, ale tak naprawdę ostatnio wiele zespołów gra pod tylko jedną zawodniczkę i tak Amerykanki grały pod Jordan Thompson, Serbki pod Błażkowicz i Włoszki pod Paulę Ogonu. I nie wiem, powiem szczerze, co mam myśleć. Chciałabym zobaczyć te zespoły w kolejnych spotkaniach, żeby dopiero się odnieść do tego, co i kto ewentualnie jest faworytem. Faktem jest, Chinki przegrały dwa swoje pierwsze spotkania, ale one przecież też potrafiły się odkopać po porażkach i zdobyć złoty medal na igrzyskach w Rio, więc myślę, że ich jeszcze nie ma co skreślać. Na pewno niezwykle trudna sytuacja Japonek. One straciły Sarinę Kogę i myślę, że najprawdopodobniej jest to więzadło krzyżowe, po którym będzie ciężko jej wrócić na boisko szybciej niż w przeciągu tam 5-6 miesięcy, a więc to jest na pewno spora strata. Pokazała nam się Ishii z dobrej strony, pokazała się, kto tam jeszcze się pokazał ostatnio w miejsce, chyba właśnie Ishii grała w zasadzie całość meczu, miała tylko zmianę na moment. Więc jeżeli chodzi o Japonki, czekam na to spotkanie, które jutro, czyli Japonia-Brazylia, bo tutaj też będziemy mieć porównanie do tego, no, czy Japonki jednak gdzieś tam ruszyły z tym poziomem od WNL-u, czy to jednak cały czas nie jest zespół z czwórki, bo tak patrząc na pozostałe zespoły, tu Turczynki troszkę taki up and down, pierwszy mecz super w wykonaniu Karakurt, w tym drugim już jej zupełnie nie było. No i widać, że faluje ta gra mimo wszystko, nie wiem czy to ten sezon covidowy czy co, natomiast na pewno jeszcze jest trochę do nadrobienia. Patrzę tak dalej, Rosjanki zagrają jutro z kim to one grają jutro, popatrzmy, tutaj mamy panie. Rosja zagra z Chinami i to myślę bardzo ciekawe spotkanie dnia jutrzejszego, także na nie bardzo zapraszam. Nie przedłużam, bo wiem, że tutaj Marcin Lepa i jego goście już czekają, żeby wejść i porozmawiać z wami, z chłopakami. To jest na pewno ten mecz dzisiejszy z Wenezuelą, coś na co wszyscy czekają. Do zobaczenia, do usłyszenia za jakiś czas.